Cześć, witam w kolejnym odcinku BP Taste Express. Dziś Knoppers jogurt. Już kolejny smak Knoppersa, tym razem jogurt. No i różnica tym razem będzie taka, że zamiast kremu mlecznego będzie krem jogurtowy i sam jestem ciekaw, czy on w ogóle będzie się czymś wyróżniał od smaku mlecznego. Zazwyczaj, gdy jogurt taki w proszku dodawany jest do różnych płatków śniadaniowych, to on ma trochę inny smak, więc liczę na to, że mimo tych wszystkich innych dodatków, które tutaj są, czyli tych wafelków i oprócz tego pokruszonych orzeszków laskowych, ten jogurt jakoś będzie się z tego wszystkiego wybijał. Wygląd jest standardowy, no tutaj tym razem nic nie zmieniono. Zapach właściwie taki jak w tym klasycznym. Wydaje mi się, że ta dolna masa jest mleczna, a ta górna trochę inaczej smakuje, więc chyba jest jogurtowa. Jest to taki posmak, o którym wspominałem wcześniej. Taki jest jak na przykład na płatkach śniadaniowych typu fitness. One niektóre są zamoczone właśnie w takiej masie. To dokładnie tak smakuje, że jest ten jogurt wyczuwalny. Poza tym na dole mleczna czekolada, są orzeszki laskowe wyczuwalne. Wafelek fajnie chrupie. Trochę podkręcono już ten dobrze znany wafelek. Smakuje minimalnie inaczej, więc nie będę się czepiał. Rzeczywiście jest to jakiś taki nowy smak. Jakby wyglądał skład tego produktu. Dodano substancje, które zazwyczaj są dodawane do wafelków, a tak samo do kremów. Oprócz tego są substancje, które znajdują się w praktycznie każdej czekoladzie. I dodano na szczęście jogurt w proszku. Teraz wartość odżywcza w 100 gramach, czyli trzeba by było zjeść 4 takie wafelki, bo 1 to 25 gramów. Na koniec jeszcze cena tego produktu. Ten wafelek udało mi się dostać w sieci Żabka za cenę złoty 99. Zł. Gdy kupiło się 2 takie wafelki, wtedy cena spadała do złoty 80. Zł. I nie wiem, czy jest to wygórowana cena, czy nie. Wydaje mi się, że z lekka tak, choć zazwyczaj te Knoppersy w innych sieciach handlowych są sprzedawane na przykład po 3, więc właściwie nie wiem dokładnie, ile kosztuje jeden. Ale czy tak, złoty 80 czy złoty 99 zł, to może nie jest aż taka wygórowana cena jak za ten wafelek. Jak podsumować ten produkt? Na pewno minimalnie ten produkt wyróżnia się od tego klasycznego, bo można rozróżnić 2 rodzaje kremów. Jeden rzeczywiście smakuje standardowo, czyli jest to krem mleczny. Drugi minimalnie ma taki posmak jak jogurtowy, a reszta jest właściwie bez zmian, więc taka zmiana tym razem w tym Knoppersie. Ale zazwyczaj te zmiany, które są wprowadzane w Knoppersach, są takie minimalne, że jeden z komponentów jest po prostu wymieniany, więc tym razem podwójny krem mleczny zamieniono na jeden krem mleczny i jeden krem jogurtowy, które na szczęście można rozróżnić. W dzisiejszym odcinku to było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.